Możecie próbować mnie ignorować. Możecie mnie zastraszać. Ja wierzę w silną i bogatą Polskę. Ja wierzę w młodość i odwagę moich wyborców. Nas już nie powstrzymać. Witam Państwa. Nie po raz pierwszy jestem w Gorzowie i nie po raz pierwszy na tej sali. Kto z Państwa był na spotkaniu ze mną już poprzednio? O, cały las rąk. Prezydent w tym momencie jest bardzo ważnym punktem tych rozgrywek. Parę słów o powstaniu III Rzeczpospolitej, bo Państwa może zaskoczyć wiadomość, że jest to główna różnica między PRL-em a III RP. Otóż całą tę zmianę PRL na III RP zrobiły służby specjalne. W dalszym ciągu trwa ten ustrój. Zgodnie z tą zasadą znaną z książki księcia Tomasza di Lampedusy, bardzo wiele musi się zmienić, żeby wszystko zostało tak, jak było. Majestat Królewski nie powinien się narażać. A on się uparł. I zapewniam Państwa, że jako prezydent będę zgłaszał ustawy od nieważnych, takie jak zniesienie prędkości na autostradach, po istotne jak zniesienie podatku dochodowego. Jeszcze istotniejsza zniesienie przymusu płacenia na ZUS, to jest bardzo trudne. No a co zrobimy, jak taki skazany na karę gorszą niż kara śmierci zabije współwięźnia albo strażnika? Damy mu drugie dożywocie plus 20 lat, nie? Na pewno zgłoszę natychmiast postulat wrócenia kary śmierci. Gdyby 25 lat temu pana Tymkiewicza powieszono, dzisiaj byśmy nie mieli panem Tymkiewiczem problemu. Ja chcę prezydenta, z którego będę dumny i którego będę podziwiał. Chcę żyć w kraju dumnym i podziwianym. Dlatego właśnie on, prezydent młodego pokolenia, Janusz Korwin-Mikke. No, gdybym chciał robić pieniądze, to bym zapisał się do jakichś oszustów z PO, czy z PiSu, czy czegoś takiego. Natomiast ja wkładam własne pieniądze i to dużo pieniędzy włożyłem w tę politykę. Ja nie lubię w ogóle takich wielkich słów jak patriota. Uważam, że człowiek powinien dbać o dobro swojego kraju. Część tych pieniędzy otrzymałem po moich przodkach, część zarobiłem sam. No i używam ich na ten cel. Chcę zwrócić uwagę, że to samo dotyczy całej naszej partii. Przecież jeżeli ileś urzędników zmaleje stukrotnie po naszym dojściu do władzy, to przecież nasi członkowie nie liczą na posady rządowe. Posad nie będzie dla naszych członków. Natomiast oni wiedzą, że będą mogli pracować. I pamiętam kiedyś takiego człowieka, który pracował w wyborach, robił nam spoty wyborcze radiowe. I ja się pytam, dlaczego pan, panie Pawle, tak ciężko pracuje? On mówi, bo ja chcę, żeby przynajmniej moje dzieci żyły w normalnym kraju. Popieram Korwina, bo jest dla mnie nadzieją na zmianę. Marzę o Polsce normalnej. Polsce, w której rząd nie odbiera mi uczciwie zarobionych pieniędzy. Polsce, w której rząd nie wtrąca mi się w sprawy rodziny. Polsce, w której kobiety mają jak zawsze przywileje i mogą sobie wybierać, czy pracują w domu, czy pracują poza domem, czy pracują na trzech etatach. Marzę o Polsce, w której dzieci należą do rodziców i w której możemy być dumni, możemy żyć dumnie i bogato. Ja też popieram Korwina.